20 grudnia wspominamy świętego Wincentego Romano. Wincenty urodził się 3 czerwca 1751 roku w miasteczku Torre del Greco w pobliżu Neapolu we Włoszech. Przyszedł na świat w ubogiej, ale religijnej rodzinie. Miał jeszcze 2 braci. Od dziecka pragnął być kapłanem, lecz na tej drodze musiał pokonać wiele różnych trudności. Jego ojciec pragnął, by był złotnikiem, a kapłanem był już jego brat. Na przeszkodzie stanęły też pewne przeszkody formalne, jednak dzięki pomocy życzliwych mu osób i własnej determinacji pokonał je. Do kapłaństwa przygotowywał się w seminarium duchownym w Neapolu, a jego mistrzem duchowym był błogosławiony ksiądz Mariano Arciero, a także święty Alfons Maria de Liguori. Święcenia kapłańskie Wincenty przyjął 10 czerwca 1775 roku w wieku 24 lat. Następnego dnia odprawił mszę świętą prymicyjną w rodzinnej miejscowości. W ciągu 33 lat posługi duszpasterskiej w rodzinnym Torre del Greco bardzo gorliwie głosił Słowo Boże mieszkańcom miasta i okolicznych wiosek. Opiekował się chorymi, pomagał potrzebującym, uczestniczył w pertraktacjach marynarzy z właścicielami statków, a także w tropieniu przestępców. Przez ponad 20 lat w jego domu bezpłatnie uczyli się chłopcy. Prowadził bardzo proste, ubogie życie. Wincenty tak bardzo kochał Maryję, a szczególnie czcił tajemnicę jej niepokalanego poczęcia, że codziennie wieczorem w kościele prowadził modlitwę różańcową. W czasie kazań, kateches, w prostych, ale przekonujących słowach starannie przygotowywał ludzi do przyjmowania sakramentów świętych. Wychodził nawet na ulicę, zazwyczaj z krzyżem w ręku, by szukać wiernych i przyprowadzać ich do kościoła. 1 stycznia 1825 roku upadł i złamał kość udową. Zaczął powoli podupadać na zdrowiu. Wincenty zmarł 20 grudnia 1831 roku w wieku 80 lat. Beatyfikowany był 17 listopada 1963 roku, a kanonizowany 14 października 2018 roku. Módlmy się. Boże, światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś świętego Wincentego na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał i szli drogą, którą wskazywał. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.